Dobra, to powiedz tak na początek, czy lubisz wywiady w ogóle? Spoko, nawet lubię. Zależy oczywiście, czasem jak ktoś ewidentnie na przykład mnie nie lubi i chce mi gdzieś tam wcisnąć szpilkę jako dziennikarz, to nie przepadam, ale generalnie owszem. Bo jak tak śledząc twoją biografię, to każdy temat wydaje się niewygodny. No nie każdy lubi też jak opowiadać o takich rzeczach, jakieś tam, nie wiem, problemy z alkoholem, może o bracie. Wiesz, no owszem, bywa to niewygodne, aczkolwiek ja cierpię na taki swoisty ekshibicjonizm emocjonalny i to wywalam z siebie. I zawsze jak coś czuję, to mam ochotę, wiesz, podzielić się z całym światem. To... Bawiłeś się w dziennikarstwo kiedyś, nawet studiowałeś chyba 2,5 roku dziennikarstwo. Jakie ty byś sobie zadał pytanie? O, jako dziennikarz? Ha. Kurczę, to nie jest łatwe pytanie. Bo może tak, jakiego byś nie chciał usłyszeć? Kiedy chcę z tym skończyć, a jak tak, to dlaczego? Albo czy uważam, że w rapie jest dużo hipokryzji, jeżeli tak, to kto ją reprezentuje? Tu dzieciaki liczą menaż w militrach lub gramach. Chodzę na dobrej imprezie. To ten, no, niektórym jest ciężko. To miasto zamknęło. Odpychaj kupany, musisz patrzeć jej oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Chyba przestań się w końcu pytać, czy jestem prezenta prawdą. Mają się jak kur, może czy mi coś nie zupadło. Ty do pierca syndromem, powiedz na osiedlu, jeśli jesteś dobrym problemem. Powiedz, że jesteśmy z tobą, nie każdy się dobie. Jesteś mokra jak po nagłach, ty pa, puści twoja pomadka. Ty w weekend, i tak po weekend słyszysz szabla. Ale w nich nawyka, które się zgubia, jak szósty zmysł. Żaden z mych ślomów nie ustala się na szarpie. Wytrzymać, masz przewagę, to pociąga ich siła. A odpycha i...